piekielny, czyli o dobrym użytku z okrucieństwa, tak? To jest oczywiście, Państwo się to zapisaliście na te zajęcia, bo to jest cykl wykładowy i nie trzeba nic robić specjalnie. Państwa niskie pobudki są dla mnie, prawda, jasne. Teraz jak ten cykl wykładowy jest zbudowany? On jest, znaczy on powstał w ten sposób. Ja, Państwo może wiecie, jest taki filozof Richard Rorty. Amerykanin nie żyje już, ale był. I ważny to był XX-wieczny, Richard Rorty. I ten Richard Rorty mówił kiedyś, że jedynym przykazaniem moralnym, które on uważa bezwzględnie obowiązujące, jest przykazanie nie bądź okrutny. I tam tłumaczył, że być okrutnym to znaczy, no tak dziwnie tłumaczył, że kazać człowiekowi, znaczy pomniejszać człowieka w jego własnych oczach. Na przykład kazać mi zrobić coś, co tego człowieka w jego własnych oczach pomniejszy. No? To jest nasze okrucieństwo. Ja myślę, że tylko ten zakaz obowiązuje. Nie wolno być okrutnym i to jest jedyny bezwzględny zakaz. Cała, że to jest no, konwencja kulturowa. A był taki filozof, znaczy filozof jak filozof. Właśnie nie wiem, czy filozof. Chyba nie filozof. Ale myślicie, chyba trzeba powiedzieć, myślicie. Niccolò Machiavelli. Ten Niccolò Machiavelli zapytany o to, czy okrucieństwo jest dobre czy złe, odpowiedział by, no bo nikt go to nie pytał, odpowiedział by, że to zależy, czy się okrucieństwa dobrze czy źle użyje. No i tu powstaje taka formuła, która może być dla nas zaskakująca. Okrucieństwo dobrze użyte. Dobry użytek z okrucieństwa. Jak okrucieństwo może mieć dobre skutki, prawda? Machiavellemu przypisuje się, żeby to wyjaśnić, prawda? Machiavellemu przypisuje najczęściej, aby się najczęściej streszcza jego poglądy w takiej formułce, która nie od niego pochodzi, tylko chyba od Ovidiusza, albo od Ovidiusza. W formułce cel uświęca środki. Znaczy, jeżeli cel jest dobry, to środki do niego użyte, jeżeli prowadzą do tego celu, również będą dobre. A zatem i okrucieństwo, jeżeli prowadzi do celu, który jest dobry, będzie dobre w tym sensie. Cel je uświęci. Czyli jeżeli ktoś jest okrutny, ponieważ chce osiągnąć jakiś dobry cel, na przykład pokój na świecie, albo ochronić najbliższych, albo i tak dalej, no to jego okrucieństwo jest dobre. Czyli on nie jest sam w sobie złe, tylko jest dobry, no zależy jak się go uży. Tak jak karabin, prawda? Można karabiny użyć do tego, żeby kogoś obronić, a można kogoś po prostu zabić. To zależy. Ta formuła, że cel uświęca środki, nie jest skojarzona tylko i wyłącznie, nie tylko i wyłącznie z Machiavelli. W takim szerszym obrazie kulturowym to jeszcze się kojarzy z jedną grupą ludzi, tym razem mianowicie z jezuitami. Mówiono o tak zwanej moralności jezuickiej i streszczają właśnie w ten sposób. Cel uświęca środki. No. Więc nad tym też się będziemy zastanawiali. Spróbuję pewne źródłowe teksty wytrzasnąć o tych jezuitach i o tym Machiavelli i o paru innych rzeczach. Spróbuję znaleźć takie fragmenty w kulturze, w filozofii przede wszystkim, ale nie tylko w filozofii, w kulturze europejskiej, w których gdzieś pojawiło się to właśnie pytanie na serio postawione. No nie tylko takie, czy okrucieństwo może być dobre, ale takie pytania o rzeczy, no, czy na przykład podstęp może być dobry, czy bezwzględna siła może być dobra i tak dalej, i tak dalej. Tego typu sytuacje. No. Machiavelli mówi tak po prostu, w takim fragmencie, że będziemy szeroko omawiać. Są takie słowa, którymi ludzie nie chcą być nazywani. Na przykład złodziej, kłamca, krzywoprzysięzca, okrutnik i tak dalej. A są takie słowa, którymi chcą być nazywani, prawda? Hojny, życzliwy i tak dalej. No i w kontekście swoich rozważań nad tym, co powinien robić książę, czyli przywódca państwa, mówi tak, no, książę nie może chcieć być nazywany wszystkimi dobrymi określeniami, tak? Bo wtedy będzie nieskuteczny. Nie może chcieć zasługiwać tylko na miano dobrego, prawego, życzliwego i jeszcze jakiegoś tam księcia, tylko musi również być gotów do
do bycia okrutnym, do bycia podstępnym itd. itd. No to mówi, tak mówi Machiavelli. Czyli są pewne, jakby powiedział, że tablice moralności, ale ten, kto chce czegoś wielkiego dokonać, musi je połamać. Musi, nie może się nimi kierować. Tak. I ten wątek spróbuję prześledzić dziś w historii kultury. Ten wątek tych celów, które uświęcają środki, pojawia się również w kontekście tak zwanej UPR, czyli nie, Unia Polityki Realnej, czyli w skrócie Korwin. No. Pojawia się ten wątek. No, w kontekście pojęcia w ogóle polityki, tak zwanej polityki realnej, realpolitik. No. Ta polityka realna, no, taka polityka, to takie hasło, prawda, żeby się w politykowaniu trzymać realnych tego, co rzeczywiście istnieje, realnych uwarunkowań w ten sposób, tak? A unikać ogólnych jakichś takich marzeń o tym, co mogłoby być, prawda? No, byłoby super, gdyby filozofowie rządzili, tam strażnicy strażowali, a reszta, że pracowała, prawda? No ale tak świat nie wygląda, bo jak świat wygląda realnie? No, byłoby super, powiedzmy, gdyby w Polsce nie było na przykład złodziei, albo gdyby na świecie nie było wojny. Byłoby super, prawda, gdyby tak było. Ale niestety to nigdy nie będzie, trzeba się z tym pogodzić, prawda? W związku z tym na przykład odrzucanie, pacyfizm jest bez sensu, prawda? Pacyfizm zakłada jakąś idealną sytuację, ludzie nie będą się zabijać. Otóż ludzie będą się zawsze zabijać, bo lubią się zabijać i trzeba się z tym pogodzić, prawda? To jest to taki hasło polityki realnej. I ta polityka realna, jak się śledzi gdzieś tam w historii, to musi być właśnie Machiavelli, nie? Tak właśnie, no oczywiście mówi się Bismarck, prawda? Cała ta niemiecka szkoła. Mówi się Napoleon, czasami się mówi, ci, którzy go nie lubią, tak mówią o Napoleonie. Mówi się o Machiavelli. Oczywiście o Leninie, Stalinie się mówi w tym kontekście. Machiavelli się często pojawia. Machiavelli jest takim, mówi się o wielu, o Fryderyk Wielki oczywiście. Fryderyk Wielki, twórca potęgi Prus. Mówi się o nich wszystkich, o Napoleonie, o Fryderyku Wielkim, o Leninie i o Stalinie i kogo jeszcze wymieniłem? O Bismarku, że oni sypiali, nie wiem czy dosłownie, ale Hitler, o Hitler też, sypiali z dziełkiem książę Machiavelliego pod poduszką. Cały czas go czytali. No, tak mówię, on miał ogromny wpływ Machiavelli pod tym względem, był nienawidzony Machiavelli, no i podziwiany jednocześnie. Sam wielkiego wpływu na politykę nie miał Machiavelli. Ale miał wielki wpływ na myślenie o polityce, które później nastąpiło. On sam dedykował swoje dziełko książę Wawrzyńcowi Medyceuszowi, czyli Lorenzo di Medici, ale młodszemu, znaczy wnukowi tego słynnego Wawrzyńca wspaniałego. Wawrzyniec wspaniały, ale jak to było, żebym tego nie pokręcił. Mniejsza z tym. W każdym razie dobrze, on dedykował jemu, a córką tego Wawrzyńca drugiego, tego niewspaniałego, tego jego wnuka, jego córką była Katarzyna Medycejska, czyli to była tak, widzieliście film no, Królowa Margo? No, czytaliście może książkę? Dima oczywiście, tak. Tam jest ta królowa Katarzyna Medycejska, która była osobą odpowiedzialną za tak zwaną rzeź Nocy Świętego Bartłomieja. Ona mówiła swojego syna, żeby pod pozorem negocjacji ściągnąć hugenotów do Paryża i wyrżnąć ich wszystkich w jedną noc. No? I ci ludzie, którzy wtedy byli wyrzynani, ich prawda, następcy duchowi, znienawidzili Machiavelliego właśnie dlatego, że uważali, że to jego dziełko było tą inspiracją dla nich. No? Że wszelkich środków można użyć, jeżeli cel jest zbożny. A w szczególności tym zbożnym celem, byśmy powiedzieli, jest podtrzymanie przy życiu wspólnoty politycznej, do której należymy. Tak? W niej pokoju w wspólnocie. I jeżeli ktoś zapomni pokój w wspólnocie, to ten człowiek może robić wszystko. Może zabijać, mordować, okrutnie i tak dalej. A jak się jeszcze wcześniej próbuje to gdzieś tam poszukać źródeł takiego myślenia, to najczęściej się dochodzi do Tukidydesa. Tukidydes to był słynny historyk grecki, i mąż stanu grecki, on żył w czasach tak zwanej wojny peloponeskiej, która to wojna zniszczyła potęgę grecką zbudowaną na wojnach z Persją, prawda? W przeciągu V wieku przed naszą erą. Stanu się ze sobą Ateny wraz z sojusznikami i Spartanie wraz z sojusznikami. Prawda? W
koniec końców, jak Państwo wiecie, Ateny przerżnęły z Kretesem, a wkrótce potem skończyła się potęga grecka zbudowana no, 70 lat wcześniej w oparciu o zwycięstwo nad Persami. Prawda? Pamiętacie Państwo, nad Persami wygrali zjednoczeni Grecy, z Persami wygrali zjednoczeni Grecy, prawda? Pod wodą Ateńczyków i Spartan. Prawda? 70 lat później Spartanie likwidują, że tak powiem, demokrację ateńską, a później Grecja powoli obumiera. I Tukidydes jest kronikarzem tego właśnie procesu, jest kronikarzem wojny peloponeskiej, ale jego sposób pisania, właśnie wiecie, że za ojca historii uznaje się Herodota. Jest mówi się, półtora pokolenia starszy od Tukidydesa człowiek, również Grek, z tym, że nie z Aten, tylko z kolonii jońskich. On opisywał z kolei, no oprócz tego, że wszystko opisywał, cały świat, dzieje świata opisywał, to opisywał w szczególności wojny właśnie pod koniec swojego dzieła, opisywał właśnie wojny z Persją, czyli ten wzrost potęgi greckiej. Natomiast to widzę ze kronikarzem wojny peloponeskiej, czyli upadku Grecji, upadku w szczególności Aten. No. I oczywiście Herodot uznawany jest za ojca historii, ale jak historyk współczesny chciałby wskazać na kogoś, kto stworzył podstawę metodologii historii, to musi o Tukidydesie właśnie. On jako pierwszy, takim charakterystycznym rysem metody Tukidydesa jest odróżnianie przyczyn wydarzeń od motywów, które się podaje jako przyczyny. Tak? On wyraźnie odróżniał to, co ludzie mówią, dlaczego to do czegoś tam, dlaczego to zrobiliście. I to, co ludzie mówią, od tego, co się było przyczyną tego czegoś. Prawda? Przyczyny to ITI, czyli właśnie te przyczyny w sensie filozoficznym. Prawda? Co jest rzeczywistą przyczyną jakiegoś zdarzenia. Co jest rzeczywistą przyczyną wojny peloponeskiej. No tam się mogli pokłócić, nie? A Ateńczycy mówią tak, no przyczyną było to, że ci tam tej Korkiry robili, tam się zbuntowali, ci do nich przyłączyli, można tak wymienić, prawda, co tam się wydarzyło, a zaatakowali nas w Święto Księżyca i to wszystko było niezgodne z prawem Bożym i tak dalej, nie? Natomiast Tukidydes mówił, no przyczyną wojny był wzrost potęgi Aten, który się wystraszono i postanowiono je zniszczyć, prawda? Czyli za jakimiś tam dziwnymi opowieściami o tym, dlaczego to zrobiliśmy, on szuka rzeczywistych przyczyn, rzeczywistych powodów. Rzeczywistych przyczyn, po prostu przyczyn. Dlaczego to zrobiono? Co jest realną przyczyną? I w tym swoim poszukiwaniu przyczyn on wprowadza do języka historii, do języka opowieści taki właśnie, jakbyśmy powiedzieli, element właśnie takiego realpolitik. Są takie fragmenty dzieła Tukidydesa, które mogą służyć jako ilustracja takiej właśnie, tego właśnie jego specyficznego stylu. Wy sobie myślicie, że on, jego metoda była taka, że on opisywał wydarzenia, rekonstruował je, ale również na przykład zapisywał takie różne formy narracji tych wydarzeń, zapisywał mowy polityków na zgromadzeniach ateńskich, prawda? Zapisywał różne takie dialogi, jak wyglądały. Część z tych mów on słyszał na własne uszy, ponieważ on był wtedy w Atenach, potem był wygnany za nieudolność wojskową z Aten. Ateńczycy go pozbyli, ale w każdym razie on to nowo zapisywał. Między innymi najsłynniejszy z takich fragmentów jest taki dialog melliński, a jeszcze jest kilka innych. I chciałem dzisiaj coś tam o tym rzec, słów kilka w tych fragmentach. Tylko to. Tak. No na przykład taki jeden z takich fragmentów był taki opis, jak to Spartanie zdobyli miasto Platei. Słynna była wcześniej bitwa, bo pod Platejami była, prawda? A potem miasto Platei zostało zlikwidowane na powierzchni ziemi niemalże. A stało się to tak, że tuż przed rozejmem, Spartanie walczyli z Ateńczykami, tuż przed rozejmem miasto Platei było po stronie Aten walczyło i tuż przed rozejmem no już było właściwie oblężenie było już na wykończeniu. Oni ledwo się już trzymali, ale to jeszcze mogło trochę potrwać. No? I nagle ci Platejczycy, a w interesie Spartan było, żeby oni się poddali sami. Ponieważ zazwyczaj się podpisywało rozejm, to było tak, że zdobyte tereny trzeba było oddać, czyli łup wojny trzeba było oddać, ale jak ktoś samodzielnie przeszedł na naszą stronę, to nie trzeba było tego robić, to samodzielnie to jest nasze w takim razie. Nie? Więc Spartanom zależało na tym, żeby się Platejczycy poddali sami, bo wtedy w przypadku rozejmu nie musieliby Platej oddawać po prostu Ateńczykom. No więc
ci już prawie na wypadku, ale jeszcze walczyli, ale już prawie upadali, no to się do nich zgłosili. Słuchajcie, może chcecie jednak się poddać, chłopaki, nie? No, my wam nic nie zrobimy, a wy tutaj sobie... Tak, no ale w razie czego to zostaniecie związani ze Spartą, prawda? Czy może chcecie się poddać? I oni z tego skorzystali. Skorzystali z obietnicy Sparta, że nic im nie zrobią, ale Spartanie pod wpływem chyba Teban albo Koryntian, już nie pamiętam. Chyba nie Koryntian, bo wiecie, że Koryntianie to najgorsze szumowiny były w starożytności. Jak to Cury Koryntu, nie znacie Państwo tak, Cury Koryntu. Święty Paweł też tam pisał do nich dużo, musiał do nich dużo pisać pracy byli. Więc pod wpływem namowy Koryntian, którzy bali się albo Teban, no nie pamiętam w tej chwili, którzy bali się Platej, albo chcieli sobie zlikwidować przeciwnika, postać Platej, pod wpływem ich namów, Spartanie zamiast ich po prostu uwolnić, urządzili im proces. I w toku tego procesu zadawali im tylko jedno lakoniczne właśnie spartańskie pytanie, o którym, czy coś dla nas zrobiliście dobrego podczas tej wojny? Jak nie, to... No wiecie, co chodzi, nie? No nie, że bić, tylko no śmierć po prostu. Oczywiście oni nie zrobili, bo Platejczycy od początku wojny stali po stronie Aten. Nic dla nich zrobili. Wcześniej wiele zrobili dla Asadowejczyków. Platejczycy wielką rolę odegrali w wojnach perskich. I oni się do tego odwołują. Odwołują się w tym rozmowie, tej takiej właśnie takiej fabularyzowanej rozmowie ze Spartanami, odwołują się do takiej właśnie identyfikacji ogólnogreckiej. Zobaczcie, jak walczyliśmy z Persami. No rzeczywiście piękną kartę zapisali Platejczycy z walce z Persami, prawda? Zobaczcie, wtedy broniliśmy wspólnych, mamy wspólnych bogów, na tych bogów się kleliście, obiecywaliście, że nas oszczędzicie i dalej. A Spartanie tylko jedno pytanie zadają, czy zrobiliście teraz dla nas coś dobrego? Jak nie, to nie ma co się odwołać do jakichś szerokich identyfikacji, że my jesteśmy Grekami, jesteście Grekami, trwa wojna. Co to kogo obchodzi, co jeszcze zrobili wcześniej? Jak jest wojna, są prawa wojenne, no i niestety i co? Jak się kończy fragment? Taki był koniec Platej. Taki był koniec Platej. Platej, wielkie państwo greckie, taki był ich koniec. Mieszkańcy wymordowani, miasto zwolnione z ziemią. Koniec. No. A pytanie było tylko po co? Czy zrobiliście dla nas coś dobrego? Jak nie? Zobaczcie Państwo, tutaj tkwi właśnie ten element. To właśnie jest polityka realna, nie polityka pod tytułem ale myśmy przecież tam wtedy, ale tak Polacy też robią, nie? O, pamiętacie husarię jaka była, a jakżeśmy tych ruskich, żeśmy tutaj w XVII wieku, nie? A co to kogo się obchodzi? Nie? Co to kogo obchodzi? A żeby chrześcijaństwo bronili przed Turkiem, pamiętacie to wszyscy, jak ten, a dzisiaj Franciszek tam wspiera lesbijki, no? Tak to było. No. A to jest bez sensu lekko, no, ale wiecie o co chodzi Państwo, nie? Tu nie ma to, to właśnie polityka realna, prawda? Czy zrobiliście dla nas coś dzisiaj? Czy wczoraj, prawda? Ostatnio. Nie, no to nie. No, że jesteście grozi dla nas, prawda? To jest pierwszy fragment. Drugi fragment to, to jest okrucieństwo Spartan. Drugi fragment odnosi się do okrucieństwa Ateńczyków. W toku wojny mieszkańcy Mityleny, miasta greckiego, zdradzili Ateńczyków, ale potem się dostali w ich ręce i Ateńczycy na zgromadzeniu ludowym, bo sobie to tak, demokracja ateńska, podjęli uchwałę, żeby wszystkich dorosłych mężczyzn w Mitylenie wymordować, a kobiety i dzieci sprzedać w niewolę. Podjęli taką uchwałę pod wpływem takiego mówcy, który nazywał się Kleon, ale i wysłali wodza do tej Mityleny, tam już tym rozkazem, wymordować wszystkich, resztę sprzedać w niewolę. Ale na drugi dzień coś ich tak serducho, tak, wiecie, sumienie, prawda? Sumienie, które jest jak teściowa, który nigdy nie wyjeżdża, prawda? Sumienie ich tam, to okrutne, straszne, tak, wymordować wszystkich. Odwołali to i wysłali za tym wodzem gońca, żeby odwołał to, że nie zabijaj wszystkich. Ten goniec tak w połowie mu się udało, bo tak w połowie więcej wymordowania tam wpadł. Ja mówię, nie, stop! Połowę wymordowali, połowę przeżyła. Ale na tym zgromadzeniu, kiedy oni postanowili jednak tam ich oszczędzić, przemówił znowu Kleon. Ten właśnie Kleon, który dzień wcześniej namawiał ich do tego, żeby wymordowali tych Mitylejczyków. Mieszkańców Mityleny, Mitylejczycy. Mitylenianie, Mitylejczycy chyba. No. I postanowił odrodzić w Ateńczykach ducha okrucieństwa. I powstaje. Tutaj mamy argumentację, bo tam ci Spartanie nie argumentowali w ogóle, mówili, coś dobrego nas zrobiliście, nie? No to no, koniec ma. No, to ci Platyńczycy argumentowali, ale myśmy tego, no, a tam ci nie argumentowali w ogóle, tylko no właśnie lakonicznie opowiadali, no to prawda, do piachu. Natomiast tutaj Kleon musi argumentować, no bo jest mówcą na zgromadzeniu.
o zgromadzeniu ludowym w Atenach. To rozrusznik serca, się przejmujcie Państwo, już to złączę. Matko Boska. Polityk do mnie dzwoni. Ale taki mały tego pomniejszego płazu, ale to nic, to nie do niego dzwonię. Matko jedyna. Coś się musiało stać. To jakieś może coś zagłosowali na Radzie Gminy, jakieś wymordowali jakichś mieszkańców w jakiejś miejscowości, nie wiadomo o co chodzi. Co ten klan mówił? Po pierwsze klan mówi tak. Zaczynam od takiej nuty, mówi tak. Zawsze sądziłem, że państwo demokratyczne do niczego się nie nadaje. Wiedziałem, że nie jesteście w stanie podjąć żadnej decyzji. Że jak wam coś podejmiecie, za chwilę się zmienicie zdanie i zmiękczycie się i tak dalej. Nie? I tak nie można postępować. I mówi tak. Niejednokrotnie już przedtem sądziłem, że państwo demokratyczne nie jest zdolne do panowania nad innymi. Teraz zaś szczególnie jasno to widzę, patrząc na wasz obecny żal nad Mityleńczykami. O, Mityleńczycy. Widzicie państwo, Mityleńczycy. Już wiemy, jak to jest. No. Potem mówi tak, Kleo. Sądzicie, że jak im okażecie łaskę, to że co wam się stanie? Że was pokochają? Że będą wam posłuszni, że was nie zdradzą drugi raz? Sądzicie, że was z życzliwości byli dla was życzliwi? Że bo okazywaliście się życzliwi? Nie. Dlaczego ludzie są dla ludzi życzliwi? Proste pytanie do państwa. Znacie państwo wykładowców? Niektórzy są życzliwi, niektórzy nie są życzliwi. Dlaczego życzliwi są życzliwi? Weź państwo to pytanie, proste pytanie jak drut. Wiecie jak, dlaczego nie? Nie wiem, czemu mam zdradzić. Życzliwi wykładowcy się boją studentów. A nieżyczliwi się nie boją. No, to jest prawda. Nie? No państwo wiecie, profesor Gromler na przykład, nie? No, człowiek twardy, okrutny, brutalny. No bardzo, oczywiście sympatyczny, ale prawda, krew się leje. Nie liczą się przeszłe zasługi, tylko czy aktualnie, prawda, w aktualnym kolokwium. Napisała pan nie, no to. Ale pan nie ma pieniądze, co by to chodzi, prawda? Teraz pani idzie do OHAP-u pracować. Do Tesco na kasę. Bo się nie boi studentów. A, sympatyczni się boją. Dlaczego ludzie sympatyczni? No dlaczego sympatyczni są sympatyczni? No dlaczego? Skąd się bierze sympatia? No ze strachu się bierze sympatia. Ludzie są sympatyczni, bo się boją. Po co do innych? To za mina jest. To jest mina. Nie rób mi nic, jak nic nie zrobię. To ta sprawa, nie? No tak, no. I ci ludzie są sympatyczni ze strachu. Są sympatyczni, ale siebie nie szanują nawzajem. Dlaczego? Bardzo słusznie, bo za co się szanuje? Za tchórzostwo? Za to, że ktoś jest strachliwy, nie? No po prostu. Ja ci nic nie zrobię, ty nic nie zrobisz, ale nie możemy się szanować, no bo ty jesteś takim samym dziele jak ja, boimy się siebie nawzajem, prawda? Stąd się wie, że ludzie sympatyczni, to są właśnie ludzie tchórzliwi. No, dziadowscy po prostu ludzie. No. Człowiek konkretny się nie boi, prawda? Człowiek dziadowski się boi i jest sympatyczny. Dlatego ludzie sympatyczni, jak zawsze głosiłem, to najgorsze skurwysyny. No bo takiego to już widzę. To jest moja słynna zasada, to prawo Pietrzaka to jest. Nie zdajecie sobie pewnej sprawy, pisze, mówi Kleon, że panowanie wasze jest tyranią. Poddani knują przeciw wam zamachy i że rządzicie nimi wbrew ich woli. Nie dlatego słuchają was, że ku waszej szkodzie obchodzicie się z nimi życzliwie, lecz dlatego, że jesteście ich panami. I to panami dzięki waszej sile, a nie dzięki życzliwości dla was. Czyli Ateny panowały nad tymi państwami, ale ci ludzie myśleli, że tamci chcą, żeby nimi panowali. Dlaczego nimi rządzimy? Bo jesteśmy tak sympatyczni. Nie? A Kleon mówi nie. Rządzicie nimi, macie tych okrętów w cholerę. Jak oni się zbuntują, to wysyłacie właśnie tak, jak teraz zrobiliście wczoraj. Nie? Wysyłacie do nich ludzi i wymordujecie wszystkich, prawda? Dlatego was się boją, dlatego was słuchają. Nie z innego powodu. No właśnie dlatego. Prawda? Trzeba sobie to uświadomić. I to jest właśnie ta realpolitik. Dalej Kleon mówi, a skąd to, co jest źródło tej słabości Ateńczyków? Dlaczego się chcą wycofać? Nie chcą zabijać tych, prawda? Państwo, podkręcam was zaraz, nie? Żebyście nie poszli kogoś wymordować później. No, uważajcie. Tak może być. To jest ostateczny cel moich zajęć. Nie, trzeba powiedzieć, niepoglądany cel moich zajęć. Czyli co? Jest jakieś źródło tej słabości? Otóż on mówi tak. Źródłem tej słabości jest to, że jesteście za bardzo kulturalni. No mówi tak. Przychodzi do was jakiś sofista, czy mówca, a wy siedzicie tak, słuchacie go i tak. Takie piękne duchy, nie? Takie coś takiego, nie? Mówi coś takiego, coś ciekawego. O!
brak wykształcenia połączony z siłą charakteru większy pożytek państwu przynosi niż wiedza bez charakteru. I prości ludzie najczęściej lepiej rządzą swoimi państwami niż uczeni. I tutaj gani Ateńczyków za zamiłowanie do potyczek słownych i uleganie wpływom retorów. Przy takich turniejach krasomówczych państwo daje nagrody innym, a samo narusza nam niebezpieczeństwo. Winni zaś temu, co jesteście sami. Jesteście bowiem złymi sędziami tego turnieju. I to jest ciekawe teraz zdanie, które teraz on to powiera. Bo przywykliście być widzami mów i słuchaczami czynów. Czyli Ateńczycy są widzami mów i słuchaczami czynów. Czyli dokładnie odwrotnie niż powinno być. Co znaczy być widzem mowy? Znaczy odbierać mowę wszystkim innym, tylko nie słuchaj. Tak? Czyli nie słuchamy tego, co oni mówią rzeczywiście, ale jak wychodzi facet, jak Demostenes i tam palcem i na przykład Donald Tusk robi ten trójkąt zaufania, czyli tak się robi, takie zaufania, niebieski krawat, prawda? Tusk, prawda? Wychodzi i mówi takim głosem, tak, i się pochyla nad tym człowiekiem, prawda? Ludzie są widzami mowy, prawda? Nie słuchaj, co właśnie mówi, prawda? I słuchaczami faktów. Tak? Bo nie ufają swoim oczom i uszom, tak? Tylko czemu ufają tego, co słyszą. Dla nich fakt to jest fakt opowiedziany. Tak? Czy to oczywiście jest bardzo trafne spostrzeżenie, prawda? Zobaczcie Państwo, dzisiaj fakty. Co są dzisiaj fakty? Faktem dzisiaj jest program telewizyjny. To są fakty. Jak ktoś nie ma, czegoś nie ma w faktach, to nie jest to faktem. No? Bo ludzie są słuchaczami faktów. Dlatego kiedy zapytałem pod koniec zeszłego tygodnia moich rodziców, którzy mają telewizor i go oglądają. Ja nie mam i nie oglądam. Słyszeliście o Durszczoku? A z jakim Durszczoku? Co o Durszczoku? Nie wiedzieli, po 4 dniach nic nie było słychać, prawda? No byli słuchaczami faktów. No, czyli fakt jest czymś opowiedzianym. I to jest ta słabość, prawda? Czyli ludzie ufają słowom. Słowo jest mylące. On nie ufa kulturze wyższej. I taka myśl się będzie pojawiała. Machiavelli też nie będzie ufał kulturze wyższej. Machiavelli nie będzie ufał filozofom na przykład. Filozofowie opowiadali o różnych państwach, jak to jak państwo mogło wyglądać. Ale takich państw nie było, mówi Machiavelli. To jest pustosłowie. A? To jest to. A sam Machiavelli używa takiej retoryki, takiej antyfilozoficznej, takiej właśnie brukowej retoryki używa. Państwo mówią, to jest taki list Machiavelli, jest taki, proszę mi tak. Siedzę na klopie, sram i myślę o najlepszym ustroju dla Florencji. Tak się zaczyna ten list. Nie? No, obniża kulturę do dołu, do srania, do gówna. Nie? I teraz mówi, i z tego punktu wychodzimy, co to właśnie by należałoby zrobić w tej Florencji. Nie? A nie tam, że spójrzmy z lotu ptaka, tego i tak dalej. No tak, z najniższego poziomu. No. Tak, jesteście widzami mów, a słuchaczami czynów. Oceniacie przyszłość na podstawie pięknych możliwości, jakie mówią przed waszymi oczyma mówcy, a przeszłość na podstawie tego, jak ją zręczni mówcy zganią. Nie tyle dając wiele oczywistych faktów, ile słowo. Ulegając rozkoszy słuchania, podobnie jesteśmy raczej do zaciekawionych słuchaczy sofistów niż do narodu, który radzi na sprawie państwa. Zwróćcie Państwo, o co chodzi? Demokracja medialna. Tak? To już wtedy była, demokracja była już wtedy musiała funkcjonować przez show biznes. Demokracja, to jest moja najnowsza teza, którą wymyśliłem przed 3 sekundami. Demokracja to jest żaden ustrój, to jest gałąź show biznesu. No bo jak demokracja dzisiaj wygląda? No, niebieski krawat, niebieskie oko, nawet jak się nie ma niebieskiego, to niebieskie oko, to Kwaśniewski, nie ma niebieskiego oka, ale na plakatach gra niebieskie oko. No bo niebieskie oko zbudza jak domu zaufanie, prawda? Zobaczcie. Ufacie mi już? No patrzcie, niebieskie oko. Medialne, patrzcie, ludzie słuchają tego, żyją w marzeniach, żyją w jakichś takich, prawda, otumanieniu, omena mensa, ktoś powiedziała, tam, no, ten jest przystojny, taki przystojny facet, właśnie jest, mówią, jak wybierali, tak wszyscy mówili, no taki przystojny facet. No i wybrali go, kurczę, dwa razy z rzędu zresztą. No słuchacze faktów, no i oglądacze mów. Tak to dzisiaj wygląda. Przekaz medialny, Państwo wiecie, no to jest przekaz przede wszystkim wizualny. Nie? Rady mi się nigdy nie słucha. No a się chyba fakty, a fakty są na niebieska, przecież niebieski wzbudza zaufanie. No, to jest jasne. Nie? Już fakty zarezerwował niebieski, teraz każdy ostatni mówi, na co my teraz zrobimy, nie? Polsat na żółto, tak na biało, no co tu zrobię? Na niebieski już wykorzystamy, no niestety. Wzbudza zaufanie. No i tak to wygląda. Czyli to, mówię, to jest takie ciapy właśnie, nie?
gdzieś tak się tutaj rozczula, albo wam coś powiedział, bo was wzruszył, nie? Zamiast myśleć o rzeczywistej rzeczywistości, to się wzruszać. Krytykuje litość, Kleon. Litość. Podobnie jak za pierwszym razem, tak i obecnie walczy o to, żebyście nie zmieniali swych decyzji i nie zrobili fałszywego kroku, dając się ponieść trzem rzeczom najbardziej dla państwa niebezpiecznym. Litości, czarowi słów i pobłażliwości. Litość, czar słów i pobłażliwość to są trzy rzeczy najbardziej dla państwa zgubne. Litość bowiem uzasadniona jest wobec równych, a nie wobec tych, którzy jej nie odwzajemnią i z konieczności są stale naszymi wrogami. Pobłażliwość wreszcie jest raczej na miejscu w stosunku do tych, którzy także w przyszłości będą nam oddani, aniżeli w stosunku do tych, którzy nadal pozostaną wrogami. Nic wam, tylko więc, nieważne, czy jesteście okrutni, czy nieokrutni, nic wam nie da pobłażliwość, bo oni tak was już nienawidzą. Mitylenczycy was i tak nienawidzą i nie będą was mniej nienawidzili od tego, że będziecie pobłażliwi. Czyli krótko mówiąc, nic wam to nie da. A jak wam to nic nie da, to lepiej ich zlikwidować. No taki jest wydźwięk tej mowy Tleona. Lepiej ich zlikwidować, niż się z nimi cackać. A? Widzicie państwo, że tego typu argumentacje no, od czasów Kleona pojawiają się no może, no jednak dość często. A, jednak dość często. Możemy znaleźć, będziemy dzisiaj, przez ten cykl wykładów, to będzie cykl wykładów, gdy będę szukał tego typu właśnie wątków w kulturze. Gdzie się to pojawia? To się pojawia u Machiavellego, to się pojawia u Hegla, to się pojawia u na przykład, będę mówił o Lwie Trockim, Lew Trocki również to się pojawia. Często kojarzono, jak Państwu mówiłem, z jezuitami tego typu moralność. Będziemy o tym mówili. I dalej ostatni fragment, o którym się chcę mówić, taki najsłynniejszy fragment w tym kontekście oczywiście. Najsłynniejszym fragmentem wojny peloponeskiej to Kleidesa jest oczywiście mowa Periklesa, tak samo mowa pogrzebowa, to jest, żeby nie było ten najsłynniejszy fragment. Ale jeżeli chodzi o tą realpolitik, to najsłynniejszy fragment jest tak zwany dialog melijski. Mieszkańcy Melos chcieli pozostać neutralni, wyspy Melos. Niedaleko Attyki się znajduje ta wyspa. Ale Ateńczycy byli niepewni co do nich. Nie wiedzieli, czy ich przypadkiem nie zdradzą. Znaczy, nie mieli podstaw specjalnych, żeby tak sądzić, bo nie byli wiernymi ich sojusznikami, ale nie byli, o ile pamiętam, nie byli Jończykami. Ateńczycy to są... Wiecie Państwo, jak to było wtedy, tak? No, byli wśród tych Helenów, to byli głównie Jonowie i Dorowie, to były te dwa główne szczepy. One się różniły językiem. Dość, no tak jakby powiedzieć, jak to się różniły językiem, no powiedzmy, jedni jak mówili, powiedzmy, po śląsku, a drudzy, nie wiem, po kaszubsku, coś takiego, no dość znacznie się różniły te języki, ale się potrafili porozumieć, ale dopiero później powstała ta mowa, tak zwana koine, czyli ta wspólna grecka mowa, ale to były takie narzecza ryckie i jońskie. I ci, o ile pamiętam dokładnie, teraz trzeba powiedzieć, ale Melijczycy byli właśnie Dorami, no, a Ateńczycy byli Jonami, także nie mieli do końca zaufania. Spartani też byli Dorami, prawda? Nie mieli do końca zaufania do nich, no i tak mówi, no może tak jest, śmegas, no może tak, może nie. Oni obiecywali, że będą wierni, że będą neutralni, że będą neutralni. My chcemy być neutralni. No bo może byłoby, tam by to wystarczyło, żebyście byli neutralni, ale nie do końca wam wierzymy, że będziecie neutralni. W związku z tym musimy was zająć. Oni mówią, ale nie chcemy. My jesteśmy zawsze wolnymi ludźmi, nie chcemy być przez was zajęci wcale, więc... Będziemy neutralni, idźcie sobie po prostu. Już niestety nie możemy sobie iść, musimy was zająć. I tam ten dialog trwa. Melijczycy odwołują się do sprawiedliwości. Jeśli opierając się na zasadzie sprawiedliwości nie ustąpimy przed wami, to przypuszczam, wynikiem tej dyskusji będzie dla nas wojna, jeśli zaś ustąpimy, niewola. To jest sprawiedliwość. Ateńczycy namawiają Melijczyków do tego, żeby się nie kierowali takim ogólnym pierdzieleniem jak sprawiedliwość. No to takie ogólne pierdzielenie. Sprawiedliwość, bogowie, tam coś, teges, śmeges, ogólna sprawa panheleńska, byliśmy w jednym przyjaciółmi, takie pierdzielenie. Nie? Nie odwróćcie się do tego, nie myślcie o tym. Jeśli zeszliście się tutaj, aby snuć podejrzliwe domysły na temat przyszłości, a nie potem w obliczu sytuacji takiej, jak ją widzicie, zastanowić się nad ratunkiem dla waszego państwa, to lepiej może zaniechajmy rozmowy. Jeśli zaś jest przeciwnie, to możemy rozmawiać. Przecież jak wy, tak i my wiemy doskonale, że sprawiedliwość w ludzkich stosunkach jest tylko wtedy momentem rozstrzygającym, jeśli po obu stronach równe siły mogą ją zabezpieczyć. Jeśli zaś idzie o zakres możliwości, to silniejsi osiągają cele, a słabsi ustępują. Taka sprawa. Kto rządzi? Ten, kto jest silny.
Nie zdarza się, żeby rządził ktoś, kto jest słaby. Nawet gdyby był bardzo mądry i w ogóle by chciał i w ogóle wszyscy by szanowali go. Nie. Rządzi ten, kto jest silny. I tak jest, tak naprawdę, nie ma co mówić o sprawiedliwości. Sprawiedliwy tylko wtedy właśnie, kiedy stykają się dwa, prawda, styka się ze sobą, jak to się mówi, prawda, kosa trafia na kamień, prawda, wszechwładna siła trafia na nieporuszony kamień, wtedy mówimy o sprawiedliwości, prawda, jak to rozstrzygamy, żeby nie było wojny i tak dalej. To w tych warunkach sprawiedliwość jest jakby na miejscu. Między równymi, krótko mówiąc. A między silnymi i słabymi nie ma sprawiedliwości. Między silnymi, albo inaczej można powiedzieć, tak powiedziałby Tazymar, między silnym a słabym jest taka sprawiedliwość, że silny rządzi słabym. Nie ma co się oszukiwać, więc nie pierdziolcie sprawiedliwości, tylko musicie chłopaki ratować swoje państwo. No bo jak się będziecie z nami bili, to dostaniecie po ryju i tak się to skończy, nie? To jest taka sprawa jak w życiu, no jak zwykle. To są pierwsze argumenty. Melijczycy odwołują się do zasady korzyści. Mówię, że taki utylitaryzm zasad, może wiecie co to jest przypadkiem. Czyli krótko mówiąc, no może ogólne zasady są jednak korzystne dla wszystkich. Czyli lepiej na gruncie ogólnej zasady sprawiedliwości nas nie zajmować, bo to jest dla wszystkich ogólnie korzystne, żeby takie zasady wyzywały. No to też prawda, dlatego nie bardzo to Ateńczyków przekonuje. Ci z kolei mówią, ale zhańbimy się ustępując nam, poddając się, zhańbimy się. No bo jesteśmy ludźmi wolnymi, żeby się nie zhańbić, musielibyśmy z nami walczyć. No nie jesteśmy w stanie walczyć, prawda? No ale jeżeli nas do tego zmusicie, byście chcieli nas zająć, no to będziemy walczyć, prawda? A tym wszyscy mówią tak. Na ogół ludzie dają się zwieść słowo hańba i chociaż widzą, do czego ich to prowadzi, ulegają sile tego wyrazu, rzucając się dobrowolnie w otchłań niepowodowanych nieszczęść i ściągając na swą głowę z braku rozwagi jeszcze większą hańbę. Nie idzie tu o hańbę, lecz raczej o to, by zastanowić się nad ocaleniem i nie stawiać oporu o wiele silniejszemu przeciwnikowi. Namawiają ich też Ateńczycy, żeby nie ufali nadziei. Czyli jeszcze raz, sprawiedliwość, nie pierdzielcie nam to sprawiedliwości, nie pierdzielcie nam to o jakiejś hańbie i nie pierdzielcie na to, że macie nadzieję, że wygracie. Bo oni tam mówią, że mamy nadzieję, że was pokonamy, jest jakaś szansa, że was pokonamy. A Ateńczycy, no tutaj w tych słowach, które za chwilę przytoczę, no, argumentują, że jednak nadzieja jest tą matką tych, no, jednak tych raczej głupich niż tych mądrych. Oczywiście nadzieja jest dla ludzi pociechą w niebezpieczeństwie. Co to jest nadzieja? Zobacz, nadzieja, pięknie brzmi, nadzieja. Nadzieja ludzka, pisze Józef Tischner, prawda? Co to jest nadzieja? Nadzieja to jest uczucie ludzi, którzy się boją. Oni w wyobraźni uciekają niebezpieczeństwu. Zamiast mu stawić czoła, to mają nadzieję, że będzie dobrze. Czyli nadzieja jest uczuciem mylącym, jest uczuciem ludzi słabych. Człowiek silny nie żyje nadzieją, tylko człowiek słaby żyje nadzieją. No. Jest taki fragment, bardzo mi się to podoba, zawsze mi się podobało. Seneca pisze, coś takiego pisze. Kiedy się nauczysz mieć nadzieję, kiedy się oduczysz mieć nadzieję, nauczę cię chcieć. Człowiek silny chce. Człowiek słaby ma nadzieję. No. Mam nadzieję, że są ludzie słabi, nie wiem, co to chodzi. Taka taka ideologia tego takiego, nie? Że człowiek słaby, jest człowiek słaby. Człowiek słaby cały czas ma nadzieję. Nie? I tak, a może kiedyś. Żyje w marzeniach, nie? O, kiedyś zostałem takim sławnym i się nic nie robi. Nie do końca, oczywiście nic mu się nie udaje, nie? No może mam nadzieję całe życie, coś mu się tam uda, nie? No to się wykończy. Więc mówię tak, Niemcy. Nadzieja jest dla ludzi pociechą w niebezpieczeństwie. Tych, którzy mają te ostateczne zasoby, nie przywodzi do zguby, choćby nawet rządziła szkoda. Jednakże tym, którzy cały swój byt rzucają na szale, nadzieja bowiem z natury swojej jest rozrzutna, odsłania swą nicość dopiero wtedy, gdy upadną, kiedy spostrzegą, że nie ma już dla nich ratunku. Wy, którzy jesteście słabi i których los się waży, starajcie się więc tego uniknąć. Nie upodabniajcie się do tych ludzi, którzy mimo, że mogą się jeszcze uratować w sposób dla nich dostępny, to jednak znalazły się w ciężkim położeniu i nic nie mając już żadnej uzasadnionej nadziei, odwołują się do mętnych przeczuć, proroctw, wróżbiarstwa i do innych tego rodzaju zgubnych mamideł. Nadzieja jest zatem zgubnym mamidłem. Nadzieję z głównym mamidłem. Trzeba się trzymać rzeczywistości. Czujcie Państwo to, o co chodzi? Można to stosować na wiele sposobów, prawda? A może Ruscy nie wejdą i tak dalej. Nie, no nie można tak myśleć. No, nadzieja. Albo może się uda, może się nie uda. No właśnie, to jest to. I koniec końców w tym dialogu melijskim słynnym formułują Ateńczycy to, co nazywa się powiem silniejszego, które będzie później wielokrotnie formułowane. Widać wyraźnie, że w kulturze greckiej tego czasu to prawo silniejszego jest czymś obecnym, on się pojawia.
wraz z sofistami, może nie wraz z sofistami, kto ich tam wie. Zarówno bogowie z naszym o nich wyobrażeniem, jak i sami ludzie z powodu wrodzonych sobie cech całkiem jawnie, wszędzie i zawsze rządzą tymi, od których są silniejsi. I po prostu i na nic się nie zna pierdzielenie, że tak nie jest. Zawsze tak jest. Silniejsi rządzą słabszymi. Również nie my wymyśliliśmy to prawo i nie my zaczęliśmy je pierwsi stosować. Lecz posługujemy się nim, przejąwszy je od przodków, jako prawo niezmiennie przekazując potomnym. Wiemy również, że i wy, i wszyscy inni, mając potęgę równą naszej, postąpilibyście tak samo. Czyli to mówi, zostawcie nas, my nic nie zrobimy, będziemy neutralni, nie? A co byście zrobili, gdybyście byli na naszym miejscu? No, zajebiście, no. Ludzie chrzanicie, nie? Wiadomo, takie jest życie. Tylko człowiek słaby się odwołuje do jakiejś tam nadziei, jakiejś tam hamy, jakiejś tam sumienia, nie? A wymienilibyście sumienie w drugą stronę? A gdzie tam? Zrobilibyście to dla was bezpieczniejsze, zajęlibyście przeciwnika, nie? Więc nie ma co kombinować. Każdy, to prawo jest uniwersalne. Silniejszy rządzi, słabszy ustępuje i to jest prosta sprawa. Nic więcej. A do tego prawa, no już mniejsza z tym, ale do tego prawa stosują się przede wszystkim Spartani. No, czyli ci, którzy nadzieję tam z nimi wiążecie. Oni też by was zostawili, gdyby to nie było. To jest bez przesady. No? I taki, tego typu klimaty będą na tym wykładzie obowiązywały. Coś, tu będziemy szukać takich wątków. Ja nie mam tak, mam to przygotowane w całości, niby ten cykl wykładowy, ale będę szukał w trakcie jeszcze wątki, bo to nie jest, jakby powiedzieć, to nie jest coś takiego, ta myśl o tym dobrym uszku z okrucieństwa, taki właśnie realpolitik, to nie jest coś, czym się ludzie bardzo chwalili. To nie jest coś powszechnie chwalonego. Ludzie raczej mówią tak, o, ten jest dobry, bo jest łagodny, tam życzliwy i tak dalej, nie? Ludzie chwalą takie cechy. Dlaczego? Bo się boją silnych, zdecydowanych i bezwzględnych. Chcą wszystkich tak, jak mówi Nietzsche, zrobić z człowieka takie zwierzę domowe, zrobić z niego. Zrobić z wilka, zrobić psa. Nie? Z tygrysa zrobić kota. Z dzika świnie zrobić, prawda? To będzie mówił Kalikles, nie mówię Kaliklesie również, to będzie mówił Kalikles, prawda? Całe społeczeństwo się sprzysięgło po to, żeby nie tyle obłaskawić, co no, obłaskawić tych dobrych, silnych, prawda? Bo oni są groźni. Trzeba im wmówić, że dobrze jest być życzliwym, dobrym, umiarkowanym, no bo wtedy są oni wtedy niegroźni, prawda? No taka myśl.